Branża gier wideo od lat przynosi coraz to większe zyski. Jednak nie możemy zapomnieć, skąd tak naprawdę się ona wywodzi. Przecież inspiracją pierwszych gier komputerowych były tak naprawdę gry planszowe, które w dzisiejszych czasach zaczynają przeżywać swój renesans. Ale dlaczego mówię o nich, kiedy to główną tematyką naszego kanału są gry wideo? Jest na to bardzo prosta odpowiedź. Otóż od 2020 roku, kiedy to na całym świecie eskalowała pandemia, ludzie, chcąc integrować się między sobą, postanowili szukać alternatywnych rozwiązań tego problemu. I tutaj właśnie przyszły adaptacje gier planszowych na komputery czy smartfony. Były nawet sytuacje, że ludzie tworzyli specjalne turnieje charytatywne w szachy online. Na Twitchu ogromną popularnością cieszyły się transmisje z tego, jak przebiega rozgrywka w Monopoly, Game of Life czy choćby w takiego klasyka jak Chińczyk. No dobrze, ale oprócz szybkiego połączenia z ludźmi, co zdigitalizowane gry planszowe mogą nam zaoferować? Do tego wątku chciałbym posłużyć się kilkoma konkretnymi przykładami. Pierwszą z nich będzie gra Talizman Magia i Miecz, którą fizyczną wersję posiadam w języku polskim. Jest to gra przygodowa, której założenie jest bardzo proste. Wraz z innymi graczami mamy zdobyć koronę władzy, aby pokonać innych i zostać jedynym władcą. Dążymy do tego poprzez podróże przez trzy krainy, walki z potworami czy innymi graczami. Jednym słowem, zabawa na wiele godzin. Do samego talizmana pojawiło się też wiele dodatków, które przedłużały rozgrywkę o kolejne minuty, a nawet godziny. Jednak w ostatnich miesiącach pojawił się pewien problem dotyczący dystrybucji tej gry. Wydawnictwo, które dystrybuowało Talizmana w Polsce, napotkało trudności w rozmowach z Games Workshop, czyli głównym producentem, przez co w tym momencie niemal niemożliwe jest zakupienie fizycznego egzemplarza w języku polskim. Znaczy, czysto teoretycznie, bo można go kupić prawie za 700 zł, więc powodzenia. Nie ma oczywiście problemu z dystrybucją cyfrową na Steamie. 5 minut i grę możecie instalować, aby zagrać ze znajomymi. Następnym przykładem jest przypadek Terraformacji Marsa, której także egzemplarz posiadam. Jest to gra już bardziej skomplikowana w porównaniu do Talizmana. W Terraformacji wcielamy się w rolę jednej z korporacji, której celem jest przystosowanie Marsa do życia w jak najkrótszym czasie. Wraz z innymi graczami możemy współpracować lub sobie przeszkadzać, aby ten cel wykonać. W tej grze znajduje się naprawdę wiele mechanik, których wszystkich do dziś za bardzo nie ogarniam. I tutaj przychodzi pomoc komputera. Wersja na PC praktycznie wszystkie procesy robi za nas. My musimy tak naprawdę tylko wydawać polecenia. Jest to naprawdę duże ułatwienie. Dodatkowo, możemy podziwiać nasze budowle i działania w naprawdę ładnej grafice, która imituje 3D.
Jednak jak w każdym przypadku, oprócz zalet pojawić się muszą także i wady. Pierwszą z nich oczywiście jest brak kontaktu bezpośredniego z graczami. Owszem, nadal prowadzimy rozgrywkę, ale nie ma tej magii, która towarzyszy graniu z przyjaciółmi przy stole. Wiem, zabrzmię teraz jak boomer, ale jestem jednak zwolennikiem grania w planszówki przy stole z przyjaciółmi czy rodziną. Następną wadą są sytuacje, kiedy to AI gry wręcz zabiera z niej przyjemność. Przykładem może być sytuacja z mojego doświadczenia, kiedy to grałem ze znajomymi i jeden z nich popełnił błąd. W grze komputerowej tego procesu nie można już cofnąć i trzeba rozpatrzeć jego konsekwencje, kiedy to w tradycyjnej rozgrywce można to jak najbardziej cofnąć po wcześniejszym uzgodnieniu między nami. Oczywiście w każdym przypadku znajdą się przeciwnicy i zwolennicy. I w tej sytuacji tak jest. Sam poznałem kiedyś osoby, które mówiły, że granie w planszówki na komputerze to jest herezja i hańba. Tak właśnie powiedzieli. Takim tokiem myślenia można powiedzieć, że granie w planszówki to jest zło i najgorsza rzecz, a gry komputerowe to jedyne gry, które powinny istnieć. No niestety, tak to wygląda. Oba przypadki są dla mnie śmieszne i mam nadzieję, że nikt tak naprawdę nie bierze tego na poważnie. Niech każdy gra w to, co lubi i bierze z tego jak najwięcej uśmiechu i radości. Widzimy, że połączenie gier tradycyjnych z komputerowymi ma tak naprawdę niezłą przyszłość. Coraz więcej tytułów decyduje się na dystrybucję fizyczną oraz cyfrową. Bardzo często wydają je na smartfony, co jest zrozumiałe, bo dzięki temu możemy zagrać w ulubioną planszówkę w każdym miejscu i czasie, bez całego tego rozstawiania i układania. Nie zapomnijmy też, że jest sporo planszówek, które swoje istnienie zawdzięczają właśnie grom komputerowym. I takim przykładem jest na przykład Gwin z Wiedźmina, który został wydany jako gra fizyczna. Jednak na końcu chciałbym Wam polecić, jako fan planszówek, grę na Steam Tabletop Simulator. W tytule tym możemy zagrać praktycznie każdą grę planszową, strategiczną czy bitewną. Dzięki scenie moderskiej dodawane są do niej kolejne tytuły, nawet te, które od kilkunastu lat nie są już sprzedawane. No i oczywiście możemy zrobić w niej to, co każdy sfrustrowany gracz planszówkowy uwielbia, czyli rzucić stołem, kiedy nasza rozgrywka nie idzie po naszej myśli. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Następną wadą są sytuacje, kiedy to AI gry wręcz zabiera przyjemność z gry. Nie, to inaczej. Chłop jest buberem! Proszę Państwa, Damian właśnie mnie wyzywa. Mamy kryzys w DBM-ie niestety.